Wejść czołem. Gelo Quero z tej strony. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Tiny Tina Wonderlands to premierowy odcinek. Pragnę też zaznaczyć tutaj, że być może niektórzy kojarzą mnie z YouTube'a. Nagrywałem dosyć sporo filmów i nagrywam w dalszym ciągu, ale mój stary kanał Gelo Quero bez dopisku TV YouTube usunęło ze względu na jedną czy tam chyba dwie gry. Bo rzekomo nawołuje do nienawiści i szerzy pornografia. No cóż, nie grałem niestety w te wszystkie jakieś takie seksistowskie gry z Steama, no ale cóż. Taka polityka, nie? A mniejsza z tym. Witam was bardzo serdecznie w Tiny Tina Wonderlands. Od razu pragnę zaznaczyć, że jeśli macie ochotę razem zagrać, nie widzę przeciwwskazań. Jestem wręcz na to otwarty. Zawsze wiecie. Wspólna rozgrywka jest weselsza, lepsza i pod względem nagrywania, i pod względem zabawy. Z Borderlandsami nie mam zbyt wiele wspólnego. Przeszedłem jedynkę, przeszedłem dwójkę. Jest niby okej. Serio. Jest niby okej. Ale jednak nie miały te gry czegoś, co by mnie tak na dłużej przyciągnęło. Natomiast Tiny Tina Wonderlands to połączenie Dungeons & Dragons z Borderlandsami. To oznacza, że będzie się w to grało niesamowicie dobrze. No, ile tego jeszcze mam tutaj akceptować? A, musiałem zrejectować? No co jest? Już na starcie mnie trolują? O Jezus. Accept. O, już jest ok. Hey there, Fatemaker. Crossplay in Tiny Tina Wonderlands is powered by Shift. No tak, czyli mamy crossplay też przy okazji. Gelo. O, ok. Gelo Quero, proszę bardzo. What? Serio? Serio? No nie, no muszę w takim wypadku tak zrobić. No cóż. Okej, myślę, że tutaj wszystko jest okej, tylko subtitle bym sobie dał na on. Closed captions, nie wiem co to za bardzo jest. Ale jak jest off, niech będzie off. Potwierdźmy to. Witamy w Borderlands. Znaczy Wonderlands. Opcje. Zobaczmy opcje, jak wyglądają. Wszystko jest pięknie, ładnie. Borderless. Pięknie. Resolution Scale. Frame rate niestety musimy sobie ustawić na 60, żeby mi tutaj nie trzaskało za bardzo w nagraniach. No. O, pięknie. Field of View niech jest. Calibrate Disper. Display znaczy się. Tego nam nie trzeba. Okej, tutaj wszystko chyba mamy na ultra. Teraz mamy na ultra. Okej, myślę, że mój komputer się od tego nie spali. Zostawmy to tak, jak to jest. I tutaj coś mamy. Ale tego to ja nie chcę. Głośność jest okej. Hold to talk, czyli przytrzymać, żeby mówić, też jest okej. Gameplay balanced, tutorials są on. No i tutaj chyba już niczego więcej mi nie trzeba. A więc, zagrajmy w grę. Oczywiście weźmiemy sobie zbalansowany tutaj. Weźmiemy sobie zbalansowany tryb trudności. A tutaj mamy competition albo cooperation w grupie. Everyone in the game finds their own loot, guaranteeing a reward for every encounter. A tutaj everyone is in the game splits the earned loot and must either learn to share or be quicker than their fellow players. Nie, to weźmiemy indywidualne. There is a world beyond the borderlands. A world forged by wonder and ruled by fate.
The battle between these powers has raged since the beginning. Evil and good. Villains and heroes. A vicious cycle, endlessly repeated. Wonder is the power of a cruel, unpredictable god. But fate, there's one alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. The Fate Maker. That's you. Heavy, right? Fate Maker. Big responsibility. Honestly, I wouldn't even blame you if you just laid down in a puddle and gave up. But if not, if you try and prove yourself as Fate Maker, then heed the warning I give all heroes. Together you fight. Together you shall fall. Critical hit! The undead fall beneath our blade! Ah! Oh yeah! Same! It's going real good over here, blade-wise. We're coming for you, Dragon Lord! Okay. Fools! Your party of heroes can't stop me! Already I... Wow, you guys got here fast. Like you said, we're the heroes. I am Valentine, gallant adventurer. The scary stabby one is Fret. What about that one? That's the newbie. It's their first adventure. Oh, come on. Their figure isn't even fully painted. Enough talk. We're here to stop you from taking the soul energy. Fools! I've already absorbed all of the soul energy. I'm invincible! Oh, man. Sorry, newbie. Miss the soul energy. Castles will burn. Babies will cry. More than usual. My skeleton arms will wash over the land. Looking bad. How do we win this? We attack together. Uh-huh. Especially you, newbie. They don't make heroes like they used to. Time to die! But then, just as the heroes lose hope, they hear... A neigh? Yeah, and also like, you know, like a sparkly rainbow, which goes like, quickle, quacka, quacka! It is Queen Buttstack. The most perfectest ruler in all the land. Okay. Hold on. What game are we playing here? We're playing Bonkers and Badasses, baby! And I, Tiny Tina, am the Bunker Master. So what I say goes! And I say there's a magical diamond buying a corn named Butt Stallion who saves the day! Oh. I was kind of hoping we would save the day. You will, Valley Girl. I just gotta set the stakes. Now! Less table talk. Cue Dragon Lord! Butt Stallion, you may be the most beautifulest, perfectest ruler in all the land, but this time, I've won! But, Butt Stallion was wielding the coolest sword in the whole world? The Sword of Soul! Okay... Oh, would you? I just made those skeletons. No! No! I curse you, Valentine! I curse you, Fret! And most of all, I curse you, newbie! Whatever your name is, I will return! And finally rid this world of heroes! Przylas na pierwszym poziomie już ma tanka albo raid za sobą. Explosion complete! Who's ready to rickety roleplay? Yeah, might as well. We're stranded here after that mountain totally jumped out at our ship. Yeah, he crashed it. I'm in. I love bunkers and badasses. I've already got a level 40 character.
No. We are making all new characters. This is the newbie's first game, and I'm gonna make sure it's an adventure they'll never forget. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Okej, okay, czyli teraz stworzymy sobie postać. Hulala, co my tu mamy? Stabomancer, sneaky murderer with focus on critical. Nie dzięki. Wyvern Tamer with focus on fire and lightning damage. A może Spellshot, magic user with focus on constantly casting spells. Albo Graveborn, soul trapper with focus on dealing damage in exchange for health. Nie. Boy Warden, Ungal friend with focus on ranged attacks, actually ranged damage. Berserker, angry smasher with focus on frost damage. Tabomancer, tu już jest ok. Tak się zastanawiam, czy... tego Clawbringera... A wezmę sobie ten... Clawbringera. Ewentualnie Berserker. Nie, Clawbringera sobie wezmę. Okej. O Jezus Maria, tu możemy sobie tworzyć w ogóle twarz, nie twarz i tak... Ło, co, gdzie ja wlazłem? Stój. Body and personality. Body type that one, this one. Nie, to jest that one. I zrobimy... sobie tak. I'm at a loss for... Now that is a look! I'm at a loss for words at my beauty. How's this? Oh, you animal, you! Okay. Pronounce they, them. He, him. Okay. To mamy ze sobą. Facial features. Weźmiemy sobie hardened właśnie, skin color, a tutaj ja bym sobie w ogóle wziął czerwony, o właśnie, tu mamy fryzurki, no nie no, takie coś to nie bardzo, najprędzej to właśnie takie coś też, chociaż z drugiej strony, musiałbym sobie obrócić go, żeby widzieć. Takie coś sobie weźmiemy. Pocielsy jakieś? Żadnych. Okej. Okay. Kolor weźmiemy czerwony też. A, dobra, jest okej. Okay. Symetria uszu w ogóle? A, bo mamy styl uszu. Okej, okay, weźmiemy sobie takie. Nose shape. No nie, no to już nie będziemy teraz takich rzeczy odwalać. Taki po prostu weźmiemy już. Bo tego trochę za dużo jest. Jeśli chodzi o oczy, to znowu możemy tylko wziąć tutaj. O, takie. Dokładnie, to już jest ok. Nie, brwi żadnych nie chcemy mu dawać. Weźmiemy takie. Oczy takie. Kolor oczu weźmiemy mu taki. No tutaj nie będziemy rozmiaru mu dawać. Ok. Teraz idziemy dalej. Face decoration, armor decoration. Taki. Taki. Dobra. Weźmiemy w ten sposób. Dobra. Secondary damy. Czarny. I tutaj też damy czerwony. Ok. Świetnie. Teraz tak. Z
Flight Overdrive, nie wiem co to jest, disengage, damy continue. Teraz tak, choose character background. I tutaj to bym powiedział, że mamy minus do dexterity, plus do inteligencji. Mamy plus do attunement, a nam to by się najbardziej strength przydał. Inteligencja i wisdom na minus, dokładnie. I teraz tak, zwiększamy sobie siłę. Cloudbringer tutaj mamy poboczne, ale to też sobie zwiększymy. No i dobra, i tyle nam na razie wystarczy. W porządku. Co mamy dalej? Na E continue i player name'a. To mamy Draconis Mortalis. Enter. Świetnie. No i startujemy. It said draw your hero, and I'm my own hero. Okay. And Fret, it says your starter sword does murder 1,000 damage? My bad, I left off a zero. Okay, no Fret and Valentine can't be trusted with pencils, let alone dice. So it is up to you, newbie. You are the Fate Maker. And these fools shall be thine advisors, I guess. Fine. I advise that you better be a badass. We're here to slay evil and get gold. I know you see me as a role model. Follow my lead and you'll be a great fate maker. All right, one last thing. Bunkers and Badasses is a role-playing game, baby. That means you do not break character voice. Kapiski? Break me off a piece of that. I've honed my skills over a lifetime of mischief. It's time I take on a real challenge. Tasty. Prepare to enter a world of fantasy. I don't see anything. You gotta imagine it, knucklehead. Just close your eyes and wonder. You have arrived in the snoring valley, an unassuming and peaceful corner of the Queen that harbors. Ooh. Journeyed far to be here, heeding the call of the Queen herself. The Queen herself! What could she want of us? O, a co tu się dzieje z tym? She fears the... Słabiutko troszkę, z tego co widzę. Dobra, zmienimy tutaj ustawienia na... Nie wiem, na high może jednak, bo... No, wyższy z badass. Bo nie wiem dlaczego, ale jak widać tutaj straszliwie tnie to. W OBS-ie. Dziwna sprawa troszkę. Zmienimy sobie na high. O, już jest ok. No i subcio. Okej, co my tu mamy? Objective waypoint. A, czyli to tak jak w Borderlandsach był waypoint i później będziemy mogli po prostu się teleportować. Okej, local travel. To akurat nie potrzebujemy. Ale no, i tak niczego nie mamy nawet odkrytego tutaj. Tu mamy cel, do którego mamy się udać. Ale ciekawy jestem, co się stanie, jak udam się tutaj. Niczego nie ma. Ale powiem szczerze, pięknie tu jest. Ja pierniczę, ale bym chciał mieszkać w takich rejonach. Super sprawa. Dobra, mamy podążać właśnie do celu, który jest przed nami. Tutaj oczywiście, jak to w Borderlandsach, mieliśmy pełno rzeczy do otwierania i lootowania. No, czyli te tak zwane popularne lootboxy. Pełne amunicji, broni i tak dalej, etc. No okej. Okay.
Już nie mów, że się tak zmęczyłeś, Klaubringerze. Okej, cel jest przed nami. Czy my tutaj coś w zasięgu wzroku mamy? O! Okej. Jumpus Tutorialus. Dobry agent. Dobra agentka. Ahead, the glint of edged steel beckons you forward. Some hot lumberjane has left her axe in a stump. Minus 15% mieli damage status effect i status effect damage. Still sharp? Things I could chop with this. Not heads, okay. Na klawiszu V. Lewy kontrol. Jak sprintujemy, to robimy wślizg. Super. Coś tutaj mamy w ogóle? O, waypointa. Właśnie. Albo checkpointa raczej, nie waypointa. No okej, to lecimy dalej. No to lecimy. Pięknie. Ciekawe, czy coś w tych skrzyniach będzie użytecznego. O! Nie ma jaskini ukrytej. Ale musimy iść za tą całym Budstalionem, więc... Raczej tutaj... Innej ścieżki nie będzie rozwoju. While in the air, move forward near the ledge to automatically mantle up onto it. Aha, bo po prostu tutaj będziemy wskakiwać i ta postać się będzie chwytać automatycznie. Piękne widoki. Ciekawe, czy tutaj możemy wskoczyć. A możemy. A nie możemy. Okej, skakuj na górę. O, ammo full. That's right. The queen has ruled the Wonderland since I was but a humble player like you, Bing Bongs. She has foreseen your arrival and left a powerful weapon for you. The weapon. Uszotto. This thing reminds me of Grammy. Old and weathered, but still capable of shooting skulls off necks from 20 paces. Wait, there's guns in fantasy? You're in Tainus fantasy, baby! Okej, zmieniamy sobie shot bursty, czyli tu na przykład na klawiszu C, albo 2, albo 4. Oho. A dark and ancient castle lurks. Lurkingly. If I were sealing away the dragon lord, it would be in an inconspicuous ruin, such as that castle. Pięknie. To będziemy pewnie z kimś tutaj walczyć teraz. Nie chcę być inaczej. Łożem wystrzelił. Scary man ambush! E,
4 to chyba za dużo. Zmienimy sobie na 2. Nice. Dawaj go. Jeszcze żyjesz? A, tu coś mamy. Okej, generalnie chyba będziemy musieli kogoś uratować w ogóle z rąk nieumarłych. Ja jestem jak najbardziej na tak. Dobra, wbijamy. Wbiegamy, bo jakiegoś lootboxa tam mamy sobie wziąć. Dobra. Hopsiala. No dobra. Ciekawe, czy tam coś jest. No, chyba nie doskoczę. Słabo. No dobra, ja bym sobie na przykład... Oj, chyba raczej jednak nie. Chciałem zobaczyć, czy tutaj bokiem przejdziemy. No przecież trafiłem tam, no. Nie, ja się tutaj przeleciałem, no jest ja tutaj przeleciałem naokoło w ogóle. Nieźle. Dobry agent ze mnie. No dobra, lecimy czym prędzej. Hops. No i mamy tutaj właśnie wioskę przed zamkiem. Kasiurka jest, to jest najważniejsze. Ale w łeb oberwał, no. Dawaj go. Chcesz walczyć wręcz, to chodź. Awansowaliśmy on o poziom. Action skill unlocked. Congratulations, you just leveled up. You've now unlocked your first action skill. Slot this first skill, press tab and go to the skills menu. No, każdy to raczej będzie wiedział. Za każdym razem, jak awansujemy, dostajemy skill pointa. Musimy przytrzymać tab, no i mamy tutaj menu. Tutaj po prostu sobie rozdajemy punkty. You can select your first skill here at level 2. More skills will unlock later. And you may return to this screen to slot any unlocked skill. No i tutaj rozdajemy punkty, wiadomo. Tutaj mamy hero statsy.
class feat, czyli cały po prostu opis tego, co robi. No i też mamy drugą klasę. Ale ją zdobędziemy później, wykonując główne zadanie. Dobra, możemy sobie teraz tutaj ogarnąć to. Możemy na przykład dać sobie, po prostu dajmy może siłę. Po prostu. Zatwierdzamy i teraz zostaje nam tutaj jeszcze jeden właśnie skill. Okej. Wybieramy to, czyli ten specjalne uderzenie. Tutaj mamy bonus fire damage 4%, max ward capacity, czyli tej całej tarczy. A tutaj mamy bonus lightning damage. Ja bym raczej poszedł w fire damage. No i to by było na tyle. Możemy zrewajwować. I'm afraid I'm on an urgent quest to prevent the return of the Dragon Lord. You're a fate maker! I knew the Queen would send us a hero! The tomb is in the crypt below Castle Herofast. You must hurry before his minions find it. The tomb is inside a crypt. The perfect hiding place. Dobra, tutaj mamy inwentory. Dlatego nawet tutaj nie będę może poruszał. Tu oczywiście mamy nasze uzbrojenie. Tutaj możemy też sobie coś wsadzić, ale niestety jeszcze nie mamy. Natomiast tutaj mamy tarczę i podświetlało się, bo nie wiem w sumie czemu się podświetlało, ale mniejsza z tym. A, bo po prostu mamy wsadzone w ten slot tą tarczę. Tutaj mamy ten pistolet, ale tutaj nam Foxglove of Three Tops poleciało. I myślę, że tego nie możemy wymienić niestety, okej. Okay. Możemy wymienić natomiast tą walkę, tą broń wręcz, której używamy na V. Tutaj niestety nie wymienimy, bo nie mamy na co. Tutaj nie wymienimy też, bo jeszcze nie mamy na co. Ale możemy zmienić broń. Na pewno będziemy z niej korzystać, bo ona jest dużo lepsza. Okej, pootwierajmy sobie tutaj, poeksplorujmy, co oni tutaj w ogóle mają. Ale chyba tutaj za dużo nie znajdziemy. Szczerze powiedziawszy, dziwna sprawa, bo zmieniłem z ultra na po prostu wymagania wysokie i OBS zaczął normalnie działać, a na ultra OBS świrował. Nie wiem dlaczego. Gra sama w sobie chodziła normalnie, ale niestety program do nagrywania już nie. Całkiem spora ta wioska, ale chciałbym w takiej mieszkać, szczerze mówiąc. Osiągnięcie ukończone. Okej, w takim wypadku tutaj musimy się udać do tej głównej bramy. Ona pewnie ją otworzy z tamtego punktu. A nie, to my się sobie sami otworzymy, okej. The ruins of Castle Herofast are just out yonder. Which is fantasy for saying. Okej. Over there, baby. I sense the Dragon Lord's presence. This tomb is somewhere beneath these ruins. Zmienimy sobie na Semi. Nie, dobra, jednak wolę to. Hell yeah. To była właśnie nasza zdolność na G. Dobra, kolejny leży. Pięknie. Tam jeszcze mamy jakiegoś ziomutka łucznika. Świetnie. Ktoś jeszcze? Chyba nie. No i świetnie.
Oczyściliśmy górną część tej wioski. Moc jest niestety zawalony, więc no jedyne co możemy to się właśnie dostać tutaj do miasta. Ale jeszcze przebiegniemy się tu, bo być może będziemy mieli, wiecie, jakiś... Ktoś strzelał do mnie? Tak. Ej, no co was powaliło? Czemu wy strzelacie do mnie, no? A, bo oni w ogóle stamtąd lecą. O Jezus. No, chyba już wszyscy teraz. Dobra, sprawdźmy w okolicy, czy coś się tutaj nie dzieje. Czy nie ma czegoś ukrytego, bo te... O właśnie. Bo właśnie te gry zawsze miały to do siebie, że wszędzie było coś poukrywane. A Dungeon & Dragons, nie wiem czy ktokolwiek grał, czy ktokolwiek słyszał, Neverwinter Nights na przykład, Baldur's Gate, Icewind Dale. Te wszystkie gry zawsze gdzieś coś kryły. Jakieś sekrety, niesekrety i tak dalej. O, tutaj na przykład jest kuferek z kasą, no ale po co nam? My tego nie potrzebujemy. O, tutaj jakieś warzywka mamy. Ale nasza postać nie jest głodna. A pamiętajcie, zawsze nawet i bohater musi coś zjeść. Myślę, że tutaj jest odpowiedni moment też na to, żeby zakończyć sobie odcinek, ten mój premierowy na kanale oczywiście, a w kolejnym ruszymy tutaj do ruin. Dziękuję bardzo za uwagę, moi mili. Geloquero z tej strony raz jeszcze. Macie ochotę? Zagrajmy razem. Zachęcam do subowania, lajkowania. Tymczasem do zobaczenia.